na śmierć Nilfgaardczyku? Okay. Się! O, właśnie to ja chciałem słyszeć. Wait, can I use Axie? No, it didn't work. No, ignore this. Would you mind stop? Would you kindly stop doing that? Of course, he has it as well. So I'm gonna take care of those guys. They cannot defend themselves. He just came up to me to do that. I need that hit. Okay. I don't think I did it. Okay, I can fight like that. Don't stand in fire. Oops. Very little health. Men in the Aegis Camp. I can do that too. My chance. You know this one? Okay. Please don't give him iframes when he does that. Okay, ignite this. I have no idea if that does anything to him. I know. Surely that's when he shows that. I hate it when he's over here. Guys, hit him now! Because his fireballs hurt. Rush! Jak ze starych dobrych czasów. Od lat nie zabiłem Nilfgaardczyka. Swoją drogą wiedziałem, że wpakujesz się w kłopoty. Luckily, I can always count on you. Wyciąganie mnie z nich weszło ci w krew. Shilard Matrice. Zabierają ją do Lochmuin. Teraz rozumiem, skąd ta awantura. Ambasador Nilfgaardu porywa byłą doradczynię Foltesta. To strasznie śmierdzi, Geralt. Wygląda na to, że czarni także chcą być obecni przy odnowieniu kapituły. I'm going there too. W takim razie kierunek Lochmuin.
Mogłem się tego spodziewać. Shili udało się namierzyć kryjówkę zabójców. Ukrywali się niedaleko stąd, w wąwozach. Detmold wysłał tam swoich ludzi, ale morderca Foltesta uciekł. Osłaniało go dwóch innych Wiedźminów. Jednego udało się wziąć żywcem. Przed śmiercią wyznał, że nasz mięśniak pojechał do Loch Muin. Magowie chcą wskrzesić Radę i Kapitułę, które kiedyś reprezentowały wszystkich czarodziejów i czarodziejki północy. Jako, że Loch Muin leży w Kedwen, Henselt na pewno się pojawi. Będzie też Radowid, władca Redanii. Ale delegacja Nilfgaardu? Triss, Radowid, banda magów, królobójca i Nilfgaard. Za dużo grzybów w tym barszczu. Jest jeszcze coś, Roche. Muszę zobaczyć się z Henseltem. Po co? Saskia will die without his blood. Potrzebuje odrobiny krwi Henselta. Ktoś dolał trucizny do wina Saski, a jego krew jest jednym ze składników antidotum. I co z tego? Saskia to buntowniczka. Dziewka znikąd, która wyciera sobie gębę rycerskim honorem. Powiedział Vernon Roche, książę błękitnej krwi, dziedzic Temerii. Dobra, dobra, starczy. Chęt dożyć to. Obym nie musiał tego żałować. Henselt powinien być w swoim namiocie. Odwrócę uwagę strażników. Potem będziesz zdany na siebie. Mam u ciebie dług. Co już nawet nie jest zabawne, Geralt. To jak? Gotowy? Yep. Do dzieła, Rosz. Let's go. I really need to make some health potions. Schowaj się, Geralt. Where? Ej, wy tam! Chodźcie tu! Czego chcesz, Temerczyku? Czarni biją naszych! Co? Kurwa, ich masz, pożałują! I can see someone over there. I'm really bad at stealthy. Muszę ich czymś zająć. Are you okay? Thank you. Took you long enough. Kim ty? Przyszedłeś mnie zabić? I just need blood. Przyszedłem po twoją krew. Chcesz mojej krwi? To walcz ze mną i spróbuj jej utoczyć. Spokojnie, wasza wysokość. Potrzebuję tylko odrobinę. Kim ty w ogóle jesteś? Kimś, kto trzyma miecz przy twojej szyi, wasza wysokość. Po cholerę ci moja krew. Make an antidote. Saskia, dziewica z Edirn, została otruta. Królewska krew to składnik antidotum. Bzdura i zabobon! Dziewce zachciewa się królewskiej krwi? To niech ugryzie w dupsko Stanisa, dziedzica Edirn. Wasza wysokość, albo dasz mi tę krew dobrowolnie, albo sam otworzę ci żyły. Wolę to pierwsze. I ty pewnie też. Jeśli sam utoczę krwi, będę musiał znowu przedzierać się przez cały obóz. Kto wie, może któremuś z żołnierzy się poszczęści. Obyś strzezł, skurwielu. A wtedy ta upiorna mgła będzie wisieć na granicy, póki twoim rycerzom nie odechce się wojaczki. O czym ty mówisz? Wiesz, jak otworzyć drogę mojej armii? Wiem, ale martwemu mi się to nie uda. Dobra, dostaniesz moją krew. Ale przysięgnij, że rozegnasz mgłę. Well, I'm masz moje słowo. Anyway. Pamiętaj o naszej umowie. Moi ludzie wyprowadzą cię z obozu.
Nie chcę, żeby któremuś z żołnierzy się poszczęściło. Powiedz mi tylko, jak przeszedłeś przez mgłę? Jestem wiedźminem. W takim razie potrzebna mi armia chędożonych wiedźminów. So there's that. Need to go back. Level up. Now I really want more adrenaline. Gonna be useful. Jesteś wreszcie. Gdzie Triss? Nilfgaardczycy zabrali ją ze sobą do Lochmuin. Co? Rzucono na nią zaklęcie. Zamienili ją w figurkę. Kompresja artefaktowa. Muszą mieć potężnego maga. Mieli. Bez niego Shilard nie zdoła jej odczarować. Ale w Lochmuin będzie pełno czarodziejów. To nie wszystko. Dostali Triss dzięki Cynthii. Cynthii? Okłamała cię. Wracamy do Vergen, natychmiast! Alright, it does that every freaking time. You're not in a hurry anymore. I tried. Didn't work on throw, instead it worked on throw. I can close it in. Please leave me alone, please leave me alone. I really love the clouds affecting sunlight or moonlight. Just amazing.
All right, I forgot to. Co to ma znaczyć? Nothing. Yeah, because at night, there's no one to pay any attention whether I have my sword out or not. A to kurwa. Głupia byłam. Naciesz się tą chwilą, Wiedźminie. Filippa Eilhart oszukana przez tanią dziwkę z Nilfgaardu. Znajdę ją. A kiedy ją znajdę, zabawimy się jak nigdy wcześniej. Będzie żałować, że jej matka się nie wyskrobała. Róża pamięci przepadła. Otóż nie. Żmija Cynthia tak się śpieszyła, że zostawiła swoje bibeloty. Wśród nich? A i owszem, róże pamięci Triss Merigold. Czas ucieka, Geralt. Ten kwiat umiera. Więc na co czekamy? Whoa. What was that? Okay, but I think I'm gonna keep this on the shorter part this time. Ooh, this is worse. So, for now, thank you very much. Stay alive, and I'm gonna check where I can find this well. So, bye!